Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 3 do 9 lipca 2017 roku. Miłka, co w tym tygodniu się będzie działo na niebie? W tym tygodniu na niebie całkiem już wakacyjne aspekty planet, sprzyjające wyjazdom, wycieczkom i odpoczynkowi. W poniedziałek i wtorek będziemy jeszcze pracowici i skoncentrowani na różnych domowych sprawach, ale od środy planeta Wenus wkroczy do radosnego, chętnie podróżującego znaku bliźniąt i będziemy już tylko myśleli o tym, kiedy pakujemy walizki i dokąd wyruszamy. Środa jest też dobrym dniem, żeby zmienić takie plany, które są dla nas niewygodne, na bardziej radosne i bardziej wesołe, dlatego że planeta Merkury ustawi się w kwadraturze z Uranem, a to sprzyja stawianiu na swoim i pokazywaniu wszystkim, że ma być dokładnie tak, jak chcemy. Z drugiej strony ten dzień może być trochę konfliktowy, więc uważajmy i szanujmy uczucia innych ludzi. Od czwartku jeszcze bardziej rozrywkowa aura, dlatego że Merkury przeniesie się do znaku Lwa, ale wiadomo, to jest sztuka, zabawa i same wakacyjne przyjemności, więc koniec tygodnia będzie bardzo mocno sprzyjać imprezom, różnym kulturalnym wydarzeniom, ale też poznawaniu ciekawych ludzi i takiemu mieszaniu się poglądów, dlatego że Merkury w Lwie lubi dowiadywać się, co słychać u innych ludzi. Jednocześnie czwartek będzie zabarwiony trygonem Słońca do Neptuna, więc już opanuje nas bardziej też romantyczna i sympatyczna aura. Weekend też będzie gorący, ponieważ Księżyc zmierza do pełni. Pełnia dokładnie czeka nas w niedzielę. Odbędzie się w trochę ponurym znaku Koziorożca, ale mam nadzieję, że nie pokrzyżuje to nikomu planów. Jedyne, na co radziłabym uważać, to na fochy i obrazy, dlatego że Księżyc w pełni często wyciąga na jaw różne ukryte konflikty, a kiedy pełnia wypada w znaku Koziorożca, wtedy nasze emocje i uczucia walczą z rozumem, więc postarajmy się wypośrodkować, tak żeby nie wchodzić z nikim w konflikt, a cały tydzień będzie udany. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą miały bardzo ważne zadania do wykonania. Barany w tym tygodniu będą musiały trochę się pilnować. Pełnia w znaku Koziorożca sprawi, że nie wszystkie Wasze sprawy ułożą się na początku pomyślnie, więc będziecie musieli w drugiej połowie tygodnia bardziej się sprężyć, bardziej zdyscyplinować i przede wszystkim pilnować różnych szczegółów, żeby potem móc sobie spokojnie w weekend odpocząć. Lwy natomiast w tym tygodniu będą bardzo kreatywne i niezwykle wygadane. Merkury, który w tym tygodniu wejdzie do Waszego znaku Zodiaku, sprawi, że zostaniecie docenieni, Wasze maile, Wasze informacje czy wiadomości zostaną szybko odebrane przez adresatów i przede wszystkim też znajdziecie grono miłych słuchaczy, a w weekend bardzo dobrych kompanów do zabawy. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę przygaszone, ponieważ dosyć dużo różnych spraw może im się zwalić na głowę z powodu tej pełni księżyca. Szczególnie sprawy dotyczące finansów i spraw zawodowych w tym tygodniu powinny znaleźć się w ścisłym centrum zainteresowań strzelców. Natomiast w drugiej połowie tygodnia dla strzelców, które szukają nowego hobby, Merkury przyniesie ciekawe nowe zainteresowania i ciekawe spotkania towarzyskie. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, na początku tygodnia będą bardzo pracowite. Szczególnie bykom mocno sprzyja szczęście. W poniedziałek i wtorek Wenus jest jeszcze w ostatnich stopniach Waszego znaku Zodiaku, więc wtedy załatwiajcie wszystko to, co potrzebujecie załatwić w urzędzie albo u szefa, ponieważ szczęście będzie Wam sprzyjać. Te dwa dni też są bardzo dobre, żeby kupować bilety albo też robić jakieś większe wydatki i zakupy. Od środy o wiele spokojniej będziecie mogli już liczyć na wakacyjny odpoczynek, ale pod koniec tygodnia byki powinny uważać na rodzinę, dlatego że może się okazać, że ktoś koniecznie chce Was odwiedzić i różne rozrywkowe plany trzeba będzie z tego powodu trochę zmodyfikować. Panny też na początku tygodnia będą pracusiami, będą bardzo zabiegać o to, żeby ktoś je lubił. To jest dobry czas, poniedziałek i wtorek, żeby przekonać do siebie kogoś, z kim no być może toczyliście różnego rodzaju wojny. Koniec tygodnia już będzie o wiele spokojniejszy. Czwartek i piątek w pracy albo w domu będą sprzyjać znajdowaniu różnych rzeczy, które gdzieś się zgubiły, a weekend to jest doskonały czas dla panien na miłość, zabawę i różne przyjemności. Koziorożce w tym tygodniu trochę muszą być bardziej ostrożne, dlatego że na początku tygodnia Wenus będzie bardzo mocno koziorożce wspierać, czyli poniedziałek, wtorek jest idealny na randki, na przekonywanie różnych osób do Waszych planów, ale im bliżej końca tygodnia, tym bardziej różne osoby w Waszym otoczeniu mogą się Wam nie podobać. Weekend to jest czas, kiedy pełnia w Waszym znaku może ujawnić różnego rodzaju konflikty. Mars nadal dosyć mocno wpływa na Wasz zodiaku, więc pod koniec tygodnia dbajcie o swoje bezpieczeństwo, unikajcie konfliktów, a jeżeli ktoś Was irytuje i denerwuje, to po prostu się z nim nie spotykajcie.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą żyły pełnią życia i spotkają je bardzo ciekawe wydarzenia. Szczególnie bliźnięta w tym tygodniu mogą liczyć na łód szczęścia i ciekawe propozycje, ponieważ Wenus zawita do ich znaku zodiaku już w środę, a to oznacza, że od środy macie szczęście do ludzi, do pieniędzy i też te bliźnięta, które szukają jakichś ciekawych propozycji na randkę, w tym tygodniu mogą spotkać ciekawe osoby i też przeżyć bardzo ciekawe towarzyskie przygody. Wagi natomiast w tym tygodniu będą bardziej czujne i bardziej zorganizowane niż zwykle. Pełnia w znaku koziorożca sprawi, że ktoś Was nawet będzie chciał kontrolować, sprawdzić, więc bądźcie czujni, zwracajcie uwagę na szczegóły, a w weekend po prostu odpocznijcie, wyłączcie telefon i nie przejmujcie się tym, kto i co ma co do zrobienia. To jest czas tylko dla Was. Wodniki natomiast będą w tym tygodniu nastawione na współpracę z ludźmi i na zdobywanie lepszych warunków życiowych, finansowych. Wenus od środy wspiera Was trygonem, Wasze Słońce, a to oznacza, że macie lepsze szczęście do pieniędzy i też okazję, żeby poszukać lepszej pracy, nowej pracy, mimo że wakacje się zaczęły, to dla Was właśnie sprawy finansowe i zawodowe są bardzo dobre. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą pilnować swoich spraw i trudno będzie je oszukać albo na coś naciągnąć. Szczególnie raki będą bardzo pewne siebie, bardzo wojownicze. To jest ten tydzień, w którym ja radzę rakom absolutnie nie wchodzić w drogę, dlatego że im bliżej końca tygodnia, tym raki będą mocniej bronić tego, co do nich należy, albo też będą po prostu bronić swoich poglądów, więc z rakami nie dyskutujemy. Za to od czwartku kilka tajemnic, różnych ukrytych spraw może raki bardzo mocno zafascynować, więc też trzymajcie imaginację na wodzy, dlatego że może się okazać, że tak różne straszne rzeczy, których się domyślacie, wcale nie okażą się prawdą. Skorpiony będą w całkiem niezłych humorach. Początek tygodnia mocno sprzyja spotkaniom z przyjaciółmi. W poniedziałek i wtorek Wenus pomoże Wam umawiać się na wakacyjne wyjazdy i różne weekendowe przyjemności, więc wykorzystajcie zaproszenia, spotykajcie się z ludźmi, z których lubicie. Pod koniec tygodnia trochę więcej rodzinnych spraw i domowych obowiązków może sprawić, że trzeba będzie pojechać na zakupy albo pomóc komuś w pakowaniu walizek. Merkury ustawi się w aspekcie kwadratury do Waszego znaku zodiaku od czwartku i to jest taki aspekt, pod wpływem którego trzeba decydować o różnych rodzinnych sprawach. Nie uda się przed tym uciec, ale na szczęście w weekend księżyc w pełni sprawi, że uda się Wam wygospodarować trochę czasu na zabawę. Ryby, na początku tygodnia duże sukcesy zawodowe i finansowe. W poniedziałek i wtorek nie opłaci się uciekać za wcześnie z pracy, dlatego że szef może zlecić Wam różne ważne zadania. Od czwartku zrobi się o wiele spokojniej, a weekend będzie sprzyjać rodzinnym przyjemnościom, wyjazdom, odpoczywaniu i mam nadzieję, że księżyc w pełni sprawi, że nikt nie będzie rybom zawracał głowy i będą mogły w spokoju oddać się marzeniom i wakacyjnemu odpoczynkowi. Wszystkim życzymy udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróż zapraszamy na www.czary.pl.